na Spitsbergenie wszędzie Polaków można spotkać. Tam spotkałem w mieście takich ludzi z tego dużego statku. Gdzie ten statek jest? Tam z tyłu stoi. No a teraz przechodzę dalej, no i widzę napisane Gdynia, no także po prostu odwiedziłem tutaj rodaków. Ile czasu jeszcze płynęli tutaj z tego, z Gdyni? No, słuchaj, z Gdyni płynęliśmy 3 tygodnie do Bodo i potem tydzień tutaj i... No, mniej więcej. Nagrywasz to wszystko? Tak jest. No to się cieszę. No. Przejechaliśmy, słuchaj, 2600 mil. Ile tu ludzi może mieszkać? Słuchaj, to jest francuski jacht, tak? Mm. No to weź nagraj to, że to jest francuski jacht, będziesz się chwalił przed kolegami, nie? To jest bateau français, tak? Mm. Dobrze mówię? Bateau français, oui. No, français, tak? Tak, tak. No, bateau français. Czekaj, jak jest po francusku? 10 des? 10 person. 10 person. 10 person. 10 person. Ocean, tak? Aha. 14 person. 14 person. Aha, że tu może 14 osób mieszkać. 14 jak jest przy brzegu, tak? Czyli tak, tam są dwa. Tam macie dwa miejsca i tutaj jeszcze. A tu można też zobaczyć, a jak to wygląda? I tu jest. Dwie pionowe sobie nagraj. Dwie pionowe. Ale jak tu człowiek? Aha, tu ma, bo tu na dole i tu. Tak. Ale się zmieści na, zmieści na długość? No 2,20 nie, ale normalnie lubimy. Czy dziecko, tak? Może dziecko? Nie, nie, nie. Normalnie, dorośli ludzie. 1,90 razy. I tu tak? Macie te, i tu macie też. I umyć się w razie czego można, tak? Umyć dwie łazienki, słuchaj. Ciepła woda, zimna woda. I kibelek. Prysznic. Za drzwiami prysznic. Prysznic jest tutaj, o. Pokażę ci, żeby widać, bo to jest prysznic, to tutaj proszę bardzo. Aha. Prysznic. Jest prysznic. No elegancko jest. Ciepła woda. Tylko słabo leci. No wiesz, no tam leci. Wspomniałeś o przyszłorocznym naszej ekspedycji? Może z nami? No, chcesz popłynąć? Trzeba, bo z tego wszystkiego gdzieś tu odpływamy, no. To gdzie płyniemy? Robimy kółko. Bo oni chcą odpłynąć. No i... Aha, to musicie tam się później poprzestawiać na porcie. Oni też odpływają. Pięknie tutaj jest. No ogólnie jest pięknie, no. Ogólnie byś tam sobie podejść, wiesz, na tego, na Morze Północne, wsiąść na łódkę, żeby tam trochę fali było i zobacz, czy po prostu będzie zdycha. Na łódce czy na jachcie trzeba tak, jak się puściło bawia, tak, przepłukać usta wodą, zjeść jednego sucharka i czekać. Ja barod żygać. Jeżeli się powtórzy, przepłukać usta wodą, zjeść jednego sucharka i czekać. Tak? I do skutku. Aha. I do skutku. Jeżeli się tej metody pilnuje, to 93% ludzi, którzy od czasu rozżegają, przyzwyczaili się między 2 godziny a 48 godzin. Że przyzwyczaili się, że już będzie później... Już nie będzie żygać. Aha. Już będzie ok. Jeżeli ktoś jest uparty, przeważnie kobiety są uparte i nie chcą jeść, to będą żygać na oko. Czyli stara metoda. Popawił, przepłukać usta wodą, sucharka zagryźć, żeby było czekać. I czekać. Powtórzy się, a to.
Czyli to muszę wypróbować najpierw. Jeżeli chcesz popłynąć na jakiś taki dłuższy rejs, tak, to lepiej wiesz, na krótszy rejs i zobaczysz, czy jesteś w tych 3%, który wiesz, zdycha i leży, wiesz, jak, bo są, wiesz, są różne rodzaje pary. Jest par taki, tak zwany kapitański, jest taki. Piękny liść, nie? A. Paw na lista. Na lista. Michał, pokaż, jak jest paw na lista. Yes. Nie. Przez reli. Tak jest na lista. Nie, Michał, ale powiesz się tak, żebyś wiesz, żebyś na tych. Jak liść wisi, to jest ta lisa. To jest ta lisa. Najgorsze jest paw na wieloryba. Leży w koi i tak do góry. Czy ten wielki statek odpłynął w tej chwili, tak. Także tam dużo miejsca się, zrobiło. Dużo nie dużo, ale trochę jest. Nie parę. Nie. Tam są być jeszcze promy. A czy tam już dopłynął? A tu co, reszta załogi, tak? Tak. Nie wiem. Nie, Tyło.